Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki. Porozmawiajmy o sporcie. Tradycyjnie znów tutaj wjeżdżam na kanał dynamicznie jak Formule 1. Będę Wam przedstawiał moją opinię dotyczącą zwolnienia Kosty Runejcza i także będę Wam opowiadał o nowym trenerze Legii. Powiem Wam szczerze, że ja byłem zaskoczony, gdy we wtorek ten szkoleniowiec wojskowych został zwolniony i także nominacja Portugalczyka mnie zaskoczyła. W tym odcinku będę Wam przede wszystkim tutaj podsumowywał ten okres pracy Kosty. Jeżeli chodzi o ten początek pracy tego szkoleniowca, no to pamiętamy o tym, że Runejcz w sezonie przejściowym, gdy nikt na wojskowych nie liczył, potrafił zdobyć puchar, wicemistrzostwo, także następnie superpuchar. Zakwalifikował się do tych rozgrywek grupowych Ligi Konferencji, wygrane z Aston Villą, AZK Alkmaar, następnie ta faza pucharowa z Molde. To wszystko mogło się podobać. Za jego kadencji Muci, Śliż, Nawrocki, ci piłkarze poczynili progres i w pewnym momencie pod koniec rundy jesiennej Legia zaczęła zdecydowanie gorzej grać. Co prawda, wojskowi byli osłabieni, najważniejsi zawodnicy jak Muci, Śliszy odchodzili, nie były odpowiednie wzmocnienia, ale Legia miała zdobyć mistrzowski tytuł po tym spotkaniu z Jagiellonią Białystok, które zostało zremisowane. No już szansa na mistrzostwo się oddaliła, a pojawił się następujący problem, że Legia mogłaby nie grać w pucharach. Jacek Zieliński na to nie mógł sobie pozwolić, no bo wiadomo, gdy Legia się nie zakwalifikuje do pucharów, no to najprawdopodobniej dyrektor sportowy Legii straciłby pracę. W związku z tym zdecydował się poświęcić Kostę, żeby ratować własną skórę. I takie zmiany moim zdaniem nie zawsze wychodzą dobrze. Od razu przypomina mi się ten czas, kiedy trenerem Legii Warszawa był Jan Urban za czasów ITI. Po takim spotkaniu z Polonią Bytom przegranym został zwolniony. Pojawił się trener Stefan Biała, z którym miał to wszystko ratować. Mieszał, odstawiał Radowicza, Mięciela, tych piłkarzy na trybuny posadził. Legia przegrała z Wisłą 3-0, no i nie zagrała w tych europejskich pucharach, jakby ten manewr z ratowaniem nie powiódł się, oby tutaj nie było podobnej sytuacji. Powiem Wam szczerze, że ja bym tej zmiany nie dokonywał w tym momencie. Bardziej spodziewałem się zwolnienia Kosty po tym spotkaniu z Widzewem. Ja bym dał temu trenerowi popracować do końca, tym bardziej, że ostatnio te trzy spotkania Legii już wyglądały zdecydowanie lepiej, z Piastem, z Górnikiem, czy nawet z Jagiellonią, ale tutaj widać, że dyrektor Jacek Zieliński postawił na pewnego rodzaju wstrząs. Liczy na to, że ten efekt nowej miotły, że Portugalczyk, który no ma charyzmę, który można powiedzieć ma ciekawy warsztat, zawsze tego trenera miło się słuchało w programach Prawda w Futbolu czy kanał sportowy. Także najważniejsze jest to, że ma doświadczenie trenerskie, mimo tego młodego wieku, mają 34 lata, potrafił z Motorem awansować z drugiej ligi do pierwszej, był asystentem Wisły Kraków, Wiśle Kraków był asystentem, czy także w Legii Warszawa, w Rakowie. Można powiedzieć, że tego trenerskiego fachu uczył się od trenera Papszuna, a wcześniej w Legii od Berga, Czerczesowa, Magiery, Pinto. Czyli jak widzicie, ten szkoleniowiec uczył się od ciekawych trenerów i teraz staje przed życiową szansą. Ma za zadanie z Legią Warszawa awansować do europejskich pucharów. Powiem Wam szczerze, że nominacja tego szkoleniowca mnie zaskoczyła. Jeśli pytacie mnie o zdanie, to ja bym jednak Kostę do końca zostawił na stanowisku, a w Gonzalo Feio
Wierzę, że ten szkoleniowiec może osiągnąć sukces, mimo tego, że jeszcze nie pracował jako taki pierwszy trener. W ostatnim czasie mamy, powiedzmy sobie szczerze, taką falę tych młodych szkoleniowców. Jako Portugalczyk pewnie dogada się z Josué i innymi zawodnikami. Pamiętajmy o tym, że w Motorze, gdzie pracował, to jednak tam nie wszystko stało na takim wysokim poziomie, jeżeli chodzi o te sprawy organizacyjne. W Legii ma to zapewnione. Oczywiście ma tutaj większą presję. Jestem ciekaw waszej opinii. Co wy o tym ogólnie sądzicie, o zwolnieniu Kosty Runajicza? Wiadomo, kibice, ogólnie wszyscy tutaj w Warszawie są wymagający, no bo w tym mieście już prawie 3 lata, wliczając ten sezon bez mistrzowskiego tytułu, to bardzo długo, przypominając sobie rządy Mioduskiego czy także Leśniadorskiego, no to w ostatnim czasie jakby kibice Legii byli rozpieszczani, no bo te mistrzostwa były regularnie, a na początku tego sezonu była zapowiedź następująca. Liczy się tylko mistrzostwo, nawet kibice nieraz krzyczeli do Kosty czy do piłkarzy Legii po zakończeniu rundy, po tych wspaniałych meczach w pucharach. Hej, Legio, tylko mistrzostwo. A jednak tutaj Kosta Runajicz gubił te punkty. Można powiedzieć, że za czasów jego kadencji ten szkoleniowiec potrafił odkleić od siebie tą łatkę tego szkoleniowca, takiego przegrywa. No bo pamiętamy, kiedy był trenerem Pogoni Szczecin, no to nie wykorzystywał szans, odpadał wcześniej z rozgrywek Pucharu Polski, także z walki o mistrzostwo wypisywał się jak najwcześniej, w tych kluczowych momentach. W Legii potrafił zdobyć puchar, super puchar, wicemistrzostwo, awansować do tych rozgrywek grupowych Ligi Konferencji, wyjście z grupy, więc pokazał, że potrafi zdobywać trofea. Jestem przekonany o tym, że ten trener szybko znajdzie zatrudnienie, że pewnie niewykluczone, że w polskiej ekstraklasie bądź w drugiej Bundeslidze go zobaczymy. Jestem ciekaw, jaką wy byście decyzję podjęli, no bo ostatnio Legia za jego kadencji, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, punktowała następująco. 1,8,2 taką średnią miał punktów na mecz, a żeby zdobyć mistrzowski tytuł i osiągać sukcesy we wszystkich rozgrywkach, to jednak trzeba mieć tą średnią punktów na mecz 2. Taka jest prawda. W ostatnim czasie tak to wszystko nie wyglądało, ale jednak była seria kilku spotkań, gdzie to wszystko lepiej wyglądało, no ale Jacek Zieliński na konferencji, gdy ogłaszał Fejo, powiedział, że o tej zmianie to już myśleli od dłuższego czasu. No mam nadzieję, że to ratowanie tych europejskich pucharów zakończy się sukcesem i Portugalczyk będzie pracował w kolejnych sezonach. No bo powiedzmy sobie szczerze, zmiany trenerów w Legii w ciągu 7 lat, 10, to tak jak w reprezentacji ci trenerzy się zmieniają ciągle, to jest zdecydowanie za długo. Kosta, co prawda, pracując w Legii w tym sezonie, potrafił jakby połączyć grę w Europie i także w lidze, ale w pewnym momencie to wszystko zdecydowanie gorzej wyglądało. Jeżeli chodzi o ten cały okres kadencji Kosty Runajicza, te pierwsze półtora roku, to można to pozytywnie podsumować, uznać jako plus, ale to od października, powiedzmy sobie szczerze, czy ta runda wiosenna po przegranych z Molde, to wszystko wyglądało zdecydowanie gorzej. Tym bardziej, biorąc pod uwagę to, że mamy do czynienia z tak zwanym wyścigiem żółwi o mistrzowski tytuł, no to jednak od Legii Warszawa wymaga się doskoczenia w odpowiednim momencie, a były takie spotkania z Pogonią Szczecin, z Jagiellonią Białystok, czy nawet z Widzewem, żeby wygrać i wykorzystać tą szansę i powrócić, a no, w ostatnim czasie no, Wojskowi zbyt dużo w tym sezonie remisowali, przegrywali z drużynami, no, ze słabeuszami, no i można powiedzieć, że Kosta Runajicz zapłacił
stratę, no zwolnieniem. To wszystko, ja nawet uważam, że mimo tego, że z drużyny odszedł Ślisz i także Muci, to jednak w tym składzie personalnym Legia powinna bić się cały czas o mistrzowski tytuł, mieć zdecydowanie mniej tych punktów straty do podopiecznych, moi drodzy. Jestem ogólnie ciekaw, co wy o tym wszystkim sądzicie. Podsumowując ten odcinek, Kosta Runajcz moim zdaniem powinien zostać zwolniony po spotkaniu z Widzewem, czy po tych przegranych meczach z Molde. Wtedy może byłaby szansa na mistrzowski tytuł. A teraz moim zdaniem ten szkoleniowiec powinien dostać szansę wyjścia z kryzysu i poprowadzenia drużyny do końca. No bo tak jak mówię, taka zmiana trenera na ostatnie 7 spotkań jako impuls może przynieść efekt w postaci awansu do europejskich pucharów. No bo pamiętamy, że Gonzalo Feio, kiedy wchodził, kiedy przyjmował motor, no potrafił awansować do tej pierwszej ligi, miał dobre wejście, ale pamiętajmy, że jednak to były niższy poziom rozgrywek. A jest ten przykład Białasa, który ten legendarny trener, który był pasjonatem Ligi Francuskiej, nie podołał. Ta zmiana Jana Urbana nie zakończyła się pozytywnie, więc to jest duże niebezpieczeństwo. Jestem ciekaw, jak to wszystko będzie wyglądało, czy to ryzyko się popłaci. No bo mimo tego, że Gonzalo Feio ma 34 lata, jeżeli chodzi o te kompetencje, jeżeli chodzi o te doświadczenie trenerskie, czy te nauki, które pobierał od Czerczesowa, Berga, Magiery, czy Papszuna, to wszystko nie gwarantuje, że w tym momencie, kiedy ma tą życiową szansę, że osiągnie sukces. Ale tych wszystkich piłkarzy Motoru, których się pyta o tego trenera, czy nawet ludzi ze środowiska piłkarskiego, wszyscy chwalą warsztat Feio. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało, no bo pamiętajmy, że Legia ogólnie Warszawa, no to jest specyficzne środowisko, to jest wielki klub w tym jeżeli chodzi o prowadzenie Legii, no wielu potrafiło sobie na prowadzeniu tego klubu połamać zęby. Ciekaw jestem, czy Portugalczyk wykorzysta tą życiową szansę. Napiszcie w komentarzach, co ogólnie myślicie o tym zwolnieniu. Jeśli podobał Wam się mój materiał, pamiętajcie o łapce do góry. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Pamiętajcie o tym, żeby udostępniać moje materiały. Ogólnie kadencję Kosty Runajcza oceniam pozytywnie, no bo zdobywał trofea, puchary. Ta Legia odbudowała się po tym fatalnym czasie, kiedy tą drużynę prowadził Czesław Michniewicz. Odbudował ten zespół, no ale nie był w stanie zrealizować głównego celu, czyli zdobyć mistrzowski tytuł. No i za duża ilość remisów, to wszystko spowodowało, że Jacek Zieliński postanowił go poświęcić, no bo biorąc pod uwagę problemy finansowe Legii, wojskowi nie mogą sobie pozwolić na kolejny, następny sezon bez pucharów. No i szkoda byłoby tego rankingu, więc zobaczymy, czy ta zmiana przyniesie odpowiedni efekt. Dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!